Każdy old zakupiony w naszym sklepie zostaje najpierw sprawdzony przez dział techniczny. Sprawdzamy, czy płyty GPON, płyty kontrolne, wkładki GPON oraz reszta komponentów są sprawne. Weryfikacji podlega także wgrane oprogramowanie i sterowniki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Kupione u nas terminale old są złożone i gotowe do uruchomienia. W poniższym filmie chcemy pokazać ich budowę, wytłumaczyć zastosowanie poszczególnych płyt oraz zaprezentować oznaczenia na obudowie, które ułatwią nam poprawny montaż. Zacznijmy od obudowy. Jest przystosowana do szafy rack 19 cali. Ten konkretny model zajmuje dwa miejsca 2U. Pomieści dwie płyty liniowe, dwie płyty kontrolne i jedną płytę zasilania. Używając dwóch płyt GPON 16-portowych, teoretycznie możemy podłączyć do 4096 klientów. Pierwszy komponent to wiatraki, bez których system OLD się uruchomi, ale nie pozwoli na włączenie płyt GPON. Przegrzanie mogłoby doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Gdy komponent znajduje się na swoim miejscu, usłyszymy charakterystyczne kliknięcie zatrzasku. Drugi element to płyta zasilająca. W prezentowanym zestawie mamy wersję przeznaczoną do zasilania prądem zmiennym 230 V. Jest również dostępna wersja przeznaczona do zasilania z siłowni telekomunikacyjnej 48 V. Płyta zasilająca również jest montowana na zatrzask. Miejsce na ten moduł jest oznaczone jako PWR od słowa power. Następnie serce naszego urządzenia. Płyta kontrolna oznaczona jako MCUD lub MCUD1. W niej jest wgrany nasz system. Ona przechowuje naszą konfigurację. Za jej pośrednictwem zarządzamy naszym OLTem. W tym terminalu OLT płyta kontrolna służy również za płytę uplinkową. Prezentowany model ma dwa sloty SFP plus 10 GB i dwa sloty SFP 1-gigowe. Miejsce na kartę kontrolną jest oznaczone jako MCU. Kładamy ją tak jak pozostałe płyty, z tą różnicą, że najpierw musimy zwolnić blokadę, ciągnąc za dźwignię. Teraz pora na płytę liniową, płytę GPON lub EPON. Za jej pośrednictwem OLD komunikuje się z urządzeniami odbiorczymi ONT lub ONU. Prezentowany model ma 8 portów PON, w których znajduje się 8 wkładek GPON klasy C+. Istnieją 3 standardy wkładek GPON: B+, C+ i C++. Różnią się one zakresem mocy, z jaką nadają sygnał światłowodowy. Montaż jest podobny jak w przypadku płyty kontrolnej. Po złożeniu zakładamy jeszcze zaślepki w pustych miejscach i przykręcamy wszystkie śrubki. Wszystko jest gotowe, więc podłączamy do prądu i musimy chwilę zaczekać. W zależności od ilości podzespołów, uruchamianie się OLTA i pełna synchronizacja komponentów może trwać do godziny. Dostęp do możliwości konfigurowania powinniśmy uzyskać po kilku minutach. Konfiguracja OLTA może odbywać się za pośrednictwem portu konsolowego, prędkość transmisji bitów to 9600, Telnetu i SSH. Za pośrednictwem portu zarządzającego i portów uplinkowych. Nasz testowy egzemplarz pracuje już kilka minut. Do portu zarządzającego podłączam kabel ethernetowy, którego drugi koniec wpięty jest do switcha przy komputerze. Domyślny adres IP naszego OLTA to 10.11.104.2. Na komputerze ustawiamy adres z tej samej podsieci, aby móc się zalogować. Pingujemy OLTA, odpowiada. Uruchamiamy dowolny program obsługujący połączenia Telnet. Ja skorzystam z PuTTY. Wpisuję adres OLTA, wybieram protokół połączenia Telnet i klikam Połącz. Wyświetliło się okno konsoli z zapytaniem o dane logowania. Domyślny login to root, a hasło to admin. Lub od wersji softu R0.16 hasło to admin raz, dwa, trzy. Po pomyślnym zalogowaniu się zalecam wpisać dwie dodatkowe komendy. Pierwsza z nich to undo smart, która wyłącza dodatkowe podpowiedzi i potwierdzenia podczas wpisywania komend, oraz idle timeout 255, która ustawia czas wylogowania po bezczynności na 255 minut. Wpisujemy komendę enable podwyższającą uprawnienia, a następnie config, aby przejść do trybu konfiguracyjnego. Dodatkową wskazówką dotyczącą obsługi programu PuTTY jest zmiana kombinacji klawiszy do usuwania znaków. Domyślnie zamiast backspace jest to shift plus backspace. Można to przełączyć w prosty sposób. Trzymając wciśnięty przycisk Ctrl, klikamy prawy przycisk myszy na okno terminalu, następnie Change Settings i przechodzimy do zakładki Terminal Keyboard. Ustawiam klawisz Backspace na Ctrl-H i zatwierdzam klikając Apply. Komenda DisplayBoard 0 wyświetla nam listę podzespołów zamontowanych w obudowie, z wyjątkiem wiatraków. 0 to numer obudowy,
Na ekranie przedstawiam sposób oznaczenia płyt, porównując to do tego, co pojawiło nam się w konsoli. Płyty mogą mieć kilka statusów: Active Normal i Standby Normal. Te dwie są zarezerwowane tylko do płyt kontrolnych. Jeżeli mamy dwie, jedna z nich będzie aktywna, a druga zapasowa. Normal, wszystko jest w porządku. Failed, mamy problem z płytą. Może to oznaczać, że brakuje do niej sterownika w oprogramowaniu lub uległa jakiemuś uszkodzeniu. Config, płyta jest w trakcie synchronizacji. Czasem zdarza się, że synchronizująca się płyta kontrolna może przyjąć na chwilę status Standby Failed. Ostatni status to AutoFind. Nowo włożona płyta została wykryta i oczekuje na akceptację. Płyty akceptujemy komendą board confirm 0. Po chwili ponownie sprawdzamy status płyt. Nasza płyta, która wcześniej miała status AutoFind, teraz ma status normal. DisplayBoard 0 / numer płyty wyświetla nam więcej szczegółów o danej płycie, np. czy wkładki działają poprawnie. Komendą DisplayVersion wyświetlamy aktywną wersję oprogramowania. Komenda DisplayCurrentConfiguration wyświetla aktualną konfigurację urządzenia. Podczas wpisywania komend możemy kliknąć tabulator, a terminal dopisze za nas jej końcowy fragment. Jeżeli nie znamy pełnej komendy, możemy wspomóc się wpisując pytajnik w konsoli. Oprogramowanie poda nam dostępne opcje. Terminal username, tworzenie nowego użytkownika. Następnie podajemy login, hasło, potwierdzenie hasła, nazwę profilu, ilość możliwych prób logowania, opis konta, a na końcu zapyta nas o to, czy chcemy dodać dodatkowego użytkownika. Display terminal user all wyświetli nam konta wszystkich użytkowników. Teraz zmienimy adres IP portu zarządzającego. Interfejs METH 0 to przejście do tego interfejsu. IP adres, numer adresu. Spacja, oznaczenie maski, to ustawienie adresu. Zmienił się adres portu, więc straciliśmy połączenie. Musimy więc zalogować się na urządzenie pod nowym adresem IP. Jeżeli przy pierwszym logowaniu ustawiliśmy idle timeout na 255, to przy próbie zalogowania się na konto roota otrzymamy komunikat, że jest on dalej zalogowany. Po to utworzyliśmy dodatkowe konto, aby móc się zalogować. Alternatywne rozwiązanie tego problemu to ustawienie krótszego czasu wylogowywania, na przykład na 2 minuty. Dodamy teraz VLAN 20 na porcie uplinkowym, plus dodamy możliwość konfiguracji z jego poziomu. VLAN 20 Smart tworzy nowy VLAN. VLAN Desk 20 Description i nasz komentarz to stworzenie opisu do VLANu. Mi posłuży on za źródło internetu. Port VLAN 20, numer obudowy, numer płyty, numer portu to przypisanie VLANu do konkretnego portu uplinkowego. Interfejs VLAN IF 20 to przejście do zarządzania VLANem. Ustawiamy adres IP tą samą komendą co przy porcie zarządzającym, a quit to wyjście z zarządzania tym interfejsem. Zapingujmy jeszcze alta od strony Mikrotika przez VLAN 20. Jak widzimy, wszystko działa. Zapisujemy więc konfigurację komendą save configuration, a następnie save. Pierwsza przygotuje plik konfiguracyjny, a druga zapisuje go na płycie lub płytach kontrolnych. Display Alarm All – wyświetlenie wszystkich komunikatów alarmowych na naszym urządzeniu. Mam nadzieję, że teraz każdy z Was ma dostęp do swojego urządzenia i rozumie kroki, przez które przeszliśmy podczas pierwszego uruchomienia. W następnych poradnikach opiszemy dodawanie pierwszego ONTka i uruchomimy w jego kierunku transmisję internetu. Pokażemy również aktualizację oprogramowania. Przyda nam się to, gdy nowo zakupiona płyta nie zostanie poprawnie dodana do olta lub gdy będziemy po prostu potrzebowali zaktualizować oprogramowanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji i lajka na naszym fanpage'u, aby żadne nowinki techniczne Was nie ominęły oraz nowo publikowane filmy na kanale. W razie problemów zachęcamy do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego. Wszystkie linki oraz numery telefonów znajdują się w opisie pod filmem. Do usłyszenia!